Praca z domu wydawałaby się kiedyś dla wszystkich wymarzonym rozwiązaniem. Ale dziś, kiedy stało się to faktem, okazuje się, że dla wielu jest to trudna rzeczywistość. Nazywam się Grzegorz Futyma i w tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorczymi Polakami z całego świata. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces i gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Witam w odcinku 41 podcastu Biznes Cafe. Obecne czasy pokazały, że prawie w każdej branży da się pracować na odległość. Jeszcze kilka lat temu taka e-wizyta u lekarza specjalisty mogła wywołać by salwę śmiechu. No bo niby jak to, że lekarz ma zbadać pacjenta na odległość przez internet, przez telefon? No dziś taka wirtualna wizyta u lekarza już chyba nikogo nie dziwi. Podobnie jest w wielu innych branżach, w których z powodu właśnie wyjątkowej obecnej sytuacji na świecie wielu przedsiębiorców zmuszonych było do przekształcenia swoich usług firm w taki sposób, aby klienci mogli teraz z nich skorzystać online. Jednocześnie pracownicy tych firm odesłani zostali do domów na pracę zdalną. I stworzyło to zupełnie jakby nową i zaskakującą dla wielu osób sytuację, gdzie nagle to trzeba było przestawić się w zupełnie inny tryb pracy. Wymagający nie tylko takiej wysokiej samodyscypliny, ale również samoopanowania. No bo przecież praca z własnego domu, gdzie sprawy zawodowe mieszają się ze sprawami domowymi, to nie jest taka bułka z masłem. I zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników jest to obecnie i pewnie będzie na przyszłość duże wyzwanie. Otoczenie domowe zarówno dla przedsiębiorcy, jak i pracownika w wielu przypadkach jest mniej sprzyjającym do uzyskania skupienia, wysokiej jakości i produktywności w pracy. Ludzie pracujący z domu nie tylko mogą mieć trudności ze skupieniem się na swojej pracy, ale także z wyłączeniem się z myślenia o pracy po pracy. Z drugiej strony zarządzanie pracownikami zdalnie to też często ogromne wyzwanie dla takiego menadżera projektu bądź przedsiębiorcy, z którym niekoniecznie on potrafi sobie od razu poradzić. Zatem, jak pracować zdalnie? Jak pracować z rodziną obok i wszelkimi innymi wyzwaniami, jakie pojawiają się właśnie poprzez pracę z domu? No i z drugiej strony, jak zarządzać takim zespołem pracowników, którzy pracują ze swojego domu, którzy pracują na odległość? Te tematy poruszymy podczas dzisiejszej rozmowy z Piotrem Zagórowskim, autorem podcastu Tato na Wyspach oraz projektu Akademia Zdalnego Lidera. Piotr pracuje dla globalnej korporacji Cisco i zajmuje się zarządzaniem pracą zespołów rozproszonych, czyli właśnie takich, których członkowie pracują nad tym samym projektem, ale są od siebie w znacznej odległości, na przykład na różnych kontynentach. No i pomimo tego muszą się ze sobą sprawnie komunikować. Powiedz mi, Piotrze, jak to było z tym twoim przyjazdem na Wyspy Brytyjskie? No bo to też już jakiś czas temu chyba. Ile to lat? Tak, tak. Myśmy na Wyspy przyjechali w 2005 roku, czyli rok po tym, jak Polska weszła do Unii. To było tak, że kupiliśmy sobie malutką kawalerkę w Krakowie, mieszkaliśmy w Krakowie. W 2003 roku wzięliśmy ślub, kupiliśmy kawalerkę, zaczęliśmy mieszkać i zaczęliśmy po prostu przez pierwszy rok ogarniać sprawy jako już małżeństwo i rodzina. No i stwierdziliśmy, że mimo tego, że ja miałem dobrą pracę, byłem wtedy już informatykiem, administratorem, moja żona kończyła studia, zaczynała robić różne rzeczy ku temu, żeby zarabiać też troszkę pieniędzy i pomagać w naszym wspólnym budżecie, to stwierdziliśmy, że chyba w życiu nie spłacimy tego kredytu, bo wzięliśmy kredyt i zachęceni jednym z
moich znajomych, który był wtedy kontraktorem, jeździł po świecie, można powiedzieć, jako kontraktor. Bardzo był w ciekawych miejscach. Wtedy jeszcze był Jemen na przykład, jednym z takich miejsc, gdzie on był. Przywoził slajdy i zdjęcia i nas po prostu zaraził podróżowaniem. Zaczęliśmy się zastanawiać, być może w takim razie my spróbujemy czegoś takiego. No i od słowa do słowa, od CV do CV, a wysłałem mnóstwo CV. Pamiętam, że to była praca dość, no prawie że drugi etat. Znalazłem kilka firm, które były zainteresowane moją osobą. Wziąłem sobie tydzień urlopu, przyleciałem do Anglii, bo to głównie w Anglii wtedy jak gdyby najwięcej osób się odzywało do mnie. I przez ten tydzień, pamiętam, miałem kilka interwiu w różnych miejscach. Na koniec było w Londynie, gdzie trochę byłem, można powiedzieć, załamany, bo tamte interwiu czułem, że mi nie poszły. To były pierwsze interwiu zagraniczne po angielsku. I tak trochę już wracając do Polski, jeszcze poszedłem na jedno, które trwało bodajże 3,5 godziny. I po tym interwiu pojawiła się iskierka nadziei i rzeczywiście oni się odezwali do mnie od słowa do słowa, stwierdziliśmy, że to jest okej, podpisaliśmy kontrakt i dosłownie 3 tygodnie później ja byłem już tutaj w Anglii, w Londynie, rozglądając się za sprawami do zorganizowania, czyli tam trzeba było wynająć pokój, bo wtedy jeszcze nie dom, nawet tylko pokój, zorganizować wszystko. I potem moja żona bodajże 2 tygodnie później doleciała, jak już miałem gdzie mieszkać i spać. Praca była, więc tak zaczęliśmy. Łatwo nie było na początku, ale dało się. No zaraz o tym porozmawiamy, jak tam te początki wyglądały, ale wiesz, miałem wrażenie, że powiesz właśnie o jakiejś historii typu będziemy podróżować po świecie, bo tak zacząłeś, że zaraził cię znajomy podróżowaniem. A tutaj nagle się okazuje, że wysłałeś listy na interwiu i dostałeś pracę w Londynie, więc co tak cię pociągało bardziej? Znalezienie pracy poza granicami Polski, czy jednak podróżowanie? O co w tym chodziło? Wiesz co, chyba trochę wszystkiego, bo ja przez długi czas te interwiu miałem na Gibraltarze, to jest trudne słowo do wypowiedzenia, i tam już prawie, że jedną nóżką byłem, ale zmieniła się agencja rekrutacyjna, która robiła cały proces interwiu i po bodajże 6 spotkaniach, tak dość długo to trwało, dość to było intensywne, stwierdziłem, że jednak odpowiem na tamte z Londynu, bo nie zależało mi na konkretnym miejscu, jakoś zależało mi na tym, żeby wyjechać i zrobić coś innego po prostu. Więc to nie było tak, że od razu był Londyn czy Anglia, tylko zastanawialiśmy się w różne miejsca, żeby tylko można było po angielsku mówić. To był nasz taki cel. Czyli ciągle jednak chyba chodziło o to, żeby znaleźć się gdzieś indziej poza Polską, a niekoniecznie, żeby jeździć na przykład po całym świecie, tak? Bo tak to rozumiałem, te podróżowanie. Tak, tak, aczkolwiek ja wiedziałem, że jeżeli zahaczymy się w jakiejś dobrej firmie, powiedzmy takiej, która by pozwoliła nam zarabiać troszkę więcej niż w Polsce, to będziemy sobie mogli podróżować i rzeczywiście tak się stało. Ostatnio liczyłem, że w 25 krajach byliśmy przez tą dekadę ponad naszej bytności tutaj. Więc podróżowanie tak, ale jednak osiedliliśmy się na razie na stałe, można powiedzieć, w Anglii. Okej, okay, czyli wylądowaliście w Londynie, ty wylądowałeś, później dojechała do ciebie małżonka i tam miałeś już zagwarantowaną pracę. Czy to była praca twoich marzeń? Wiesz co, nie. Potem się okazało, znaczy ja tak też zakładałem, że pierwsza moja praca to nie będzie praca taka właśnie, jak powiedziałeś, moich marzeń i w której mógłbym się rozwijać, chociaż ja uważam, że w każdej pracy można się rozwijać i znaleźć sobie coś, co cię interesuje, co będzie taką małą trampoliną do następnej. I rzeczywiście tak było. To była, ja już będąc w Polsce, byłem i menadżerem, miałem mały zespół, robiłem różne ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o administrację systemami linuxowymi, sieciowymi. Natomiast w Anglii zatrudniłem się jako, to się nazywało data center engineer, czyli po prostu rakowanie serwerów w serwerowniach, gdzie to była praca poniżej moich kwalifikacji, ale znałem się na sieciach, więc to nie było tak, że robiłem tylko fizyczną pracę, ale tam coś krok po kroku próbowałem pokazywać, że jednak mam inne kompetencje
I okazało się, że dość szybko mogłem się wykazać, ponieważ administrator sieci poleciał na dość długie wakacje, ponad miesięczne, on był z Nowej Zelandii. Jak gdyby kontakt się z nim urwał, natomiast myśmy mieli dość grubą awarię. Wysiadła nam klimatyzacja w serwerowni. Musieliśmy zamknąć wszystkie serwery, wszystkie po prostu urządzenia. I potem... A dla tych, którzy się troszkę na tym znają, to jeżeli się zamknie wszystko naraz i potem włącza wszystko naraz, to są pewne sekwencje, czy przynajmniej powinno się zachowywać pewne sekwencje, jak się to potem startuje po kolei. Dużo rzeczy nie działało, po prostu mówiąc wprost, i spędziliśmy 3 długie dni odzyskując tak naprawdę biznes i wszystkie te serwisy, które świadczyliśmy dla naszych klientów. No i wtedy jak gdyby zostały im podarowane wszystkie hasła, zaufanie wzrosło, no i po tych 3 dniach, no, to była taka trampolina, duża trampolina w mojej karierze, aczkolwiek znowu to była firma, która dawała tylko możliwości, ale nie takie, jakbym chciał, więc potem zmieniłem tą firmę. Czyli 3 pamiętne dni w twojej karierze, kiedy nagle z jednego poziomu przeskoczyłeś może parę wyżej. Tak, bardzo ciekawa sytuacja. Dzięki jakiejś tam awarii, dzięki kryzysowi w firmie. Bardzo ciekawy moment. A powiedz mi w takim razie, jaki był w ogóle plan? Bo dobrze, no wybrałeś te podróżowanie, wybrałeś ten Londyn, że jednak tam pojedziesz, bo tam jest praca, dostałeś tam pracę, bum, przyjeżdżamy tutaj i później będziemy sobie podróżować, czy co? Ale jaki był plan związany z życiem dalej, z karierą? Czy będziemy kiedyś do Polski wracać? Czy będziemy jechać do Gibraltaru? O, dobrze powiedziałem. Czy będziemy w tym Londynie już na zawsze? Jaki był plan? Wiesz co, nie mieliśmy planu i to może być trochę dziwne. Znaczy, nasz plan był taki, żeby jednak trochę podróżować, i to się nam udawało zrobić, nawet na początkach już naszej bytności tutaj. Natomiast ja chciałem się rozwijać zawodowo i to też udawało mi się robić. Czasami, tak jak powiedziałeś, kryzys trochę pomagał. Czasami jakieś tam moje działania, zacząłem czytać różne książki i o samorozwoju i stwierdziłem, że jednak trzeba... Taki 2010 to był taki dobry rok, bo wtedy chyba zacząłem słuchać Tima Ferrisa, czy czytać go, różne książki też czytać, żeby jakąś sobie tą ścieżkę obrać. I pamiętam taki cytat, że jeżeli nie masz dla siebie planu, to ktoś ma plan dla ciebie i wykonujesz część jego planu. Więc zacząłem sobie już tak troszkę działać w kierunku rozwoju, jeżeli chodzi o zawodowy rozwój, i też zaczęliśmy działać w różnych organizacjach w Londynie, skupiających Polaków i Polonię. I to dalej nie było jakieś takie, że miałem, wiesz, master plan, gdzie sobie realizowałem krok po kroku, tydzień po tygodniu, tylko trochę co życie przyniesie, to po prostu wykorzystamy to na maksa i spróbujemy coś na tym zbudować. Może to brzmi dziwnie, ale tak wtedy działaliśmy. No właśnie, więc w twoim życiorysie gdzieś tam doczytałem na twoim blogu, że zaangażowałeś się w taką, można powiedzieć, pracę społeczną chyba trochę w tych polskich projektach, bo tutaj wymieniłeś Polish Your Polish, Polish Psychologist Association i Polish Professionals in London. Co te wszystkie projekty miały takiego w sobie, że cię przyciągnęły, żebyś tam zaczął działać? Co właściwie tam robiłeś i jaki miał to efekt dla ciebie? Tak, to jak gdyby historycznie, czy jeżeli popatrzymy na ścieżkę czasu, to zaczęliśmy się stabilizować, że tak powiem, i finansowo, i trochę też właśnie tak psychologicznie, mentalnie. Na początku oczywiście człowiek tęskni i do Polski za rodziną, ale potem jakoś próbuje korzenie sobie zapuszczać w nowym miejscu. Udało nam się wynająć większe mieszkanie już z jedną parą. Na początku mieszkaliśmy w kilka osób w jednym domu, w jednym pokoju z żoną, więc każdy chyba przerabiał to, jeżeli gdzieś tam wyjeżdżał. Więc po tym etapie takich pierwszych, jak gdyby, no, patrzenia, jak to będzie, czy w ogóle podołamy, jak zaczęliśmy stawiać na nogi, to stwierdziliśmy, że poszukamy ludzi o podobnych zainteresowaniach i o podobnym myśleniu po prostu. I po pierwsze znaleźliśmy organizację, która nazywała się właśnie Polish Professionals in London. To jest taka już, no może nie wiekowa, ale no, z kilka dekad ma na pewno organizacja, która właśnie zrzesza
hucznie, można powiedzieć, profesjonalistów, ale ludzi, którzy po prostu coś chcą robić ze swoją karierą, ze swoim życiem. I tam znaleźliśmy fantastycznych ludzi, którzy nam dużo pomogli, podpowiedzieli i zaczęliśmy jak gdyby też się rozwijać, bo tam oni co jakiś czas organizowali różne fajne seminaria, można było spotkać się z fajnymi ludźmi. I właśnie tam spotkałem ludzi z organizacji, która jest organizacją międzynarodową, Toastmasters. W Londynie jest to jedyna organizacja, gdyby polska, poza Polską, w której mówimy po polsku i nazywa się Polish Your Polish, czyli po prostu ćwicz swój język. Chodziło o to, żeby dla ludzi, którzy na przykład żyją tutaj już kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, można było sobie przyjść i porozmawiać po polsku i również szkolić swój polski, bo ja mam to teraz widać, zresztą teraz jak się jąkam, to nawet widać. Trudno mi jest polskie słowa znajdować, bo jak się żyje i pracuje w innym kraju, czy w Anglii po angielsku, to jednak człowiek zaczyna używać bardziej tego języka, gdzie jest, a nie swojego ojczystego języka, dlatego to jest fajna organizacja. I tam, jeżeli ktoś zna Toastmasters, to po prostu można z jednej strony robić przygotowane mowy, gdzie można sobie po prostu ćwiczyć publiczne mówienie, a z drugiej strony można się też zaangażować w rozwój tej organizacji, jak również przygotowanie spotkań, więc to jest taki bardziej leadership również, co mnie bardzo zainteresowało. I we wszystkich tych organizacjach jakoś staraliśmy się angażować, wtedy jeszcze nie mieliśmy dzieci, więc mieliśmy trochę więcej czasu, chęci i energii i zaczęliśmy się organizować nie tylko jak gdyby czerpiąc, czyli na przykład chodząc na różne seminaria, ale też właśnie pomagając na przykład w radach nadzorczych. Byliśmy wraz z żoną w radzie nadzorczej, w zasadzie zarządczej, bo to są takie różne rady, w Polish Professionals, a w Polish Psychologists. Potem jedna ze znajomych, którą właśnie poznaliśmy dzięki tym wszystkim spotkaniom, zaproponowała mi, żebym był w radzie takiej doradczej, nie wiem jak to się po polsku nazywa. Ja nie jestem psychologiem, ale oni, przynajmniej jedną, dwie osoby spoza kręgów psychologicznych chcą mieć w sobie, żeby po prostu świeżym okiem popatrzyła na rozwój organizacji. Więc z wszystkich tych organizacji brałem coś dla siebie, ale także starałem się jak najwięcej zaczerpnąć i trochę dać dla nich właśnie działając społecznie, więc to tak w skrócie, jeżeli chodzi o te organizacje. Mieliśmy czas, chcieliśmy działać i krok po kroku spotkaliśmy fajnych ludzi. Mhm. Pamiętam, kiedy mówiłeś o pierwszych interviews, o tych rozmowach kwalifikacyjnych, że tam z angielskim to tak może niekoniecznie ci dobrze szło, tak chyba wspomniałeś. I tak. Rozumiem, że ten angielski był na jakimś tam podstawowym poziomie wtedy. A tutaj mówisz o tym, że już zapominamy tych polskich słów. Ja też dodam od siebie, że jednym z tych powodów, dla których nagrywam podcast po polsku i zacząłem to robić 3 lata temu, było właśnie to, że nie chciałem tylko i wyłącznie już po angielsku mówić. Nie chciałem zapomnieć. Tak. I tutaj nawet jeżeli ktoś osłucha mojego pierwszego odcinka, to tam wyraźnie mówię właśnie o tym, że to jest też po to. I na pewno widać różnicę między pierwszym a 37 czy 8 odcinkiem w sposobie mojej wypowiedzi. Natomiast właśnie to są te rzeczy, że czasami tak jak ty podjąłeś tą decyzję, że zaangażujesz się w pewne polskie projekty, też po to, żeby pomóc, ale też ma się dla siebie ten zwrot taki, że jest się cały czas w kontakcie z tymi polskimi, choćby nawet językiem. Polish, czyli szlifuj swój polski, tak byśmy to przetłumaczyli, tak? Tak, dokładnie. Świetnie. No i teraz właśnie mam pytanie w kontekście tego języka, no bo jednak otrzymałeś później chyba kolejną ofertę pracy, albo jak to było z tą pracą, tylko chciałbym wrócić, że dzisiaj pracujesz też zupełnie gdzieś indziej. Z tego co wiem, to na bardzo odpowiedzialnym stanowisku, gdzie zarządzasz zespołami nie Polaków, tylko właśnie ludzi z całego świata, którzy mówią po angielsku. Więc jak to się stało, że tak wspiąłeś się tutaj, czy znowu były jakieś 3 dni, w których musiałeś szybko nauczyć się języka angielskiego? Jak to się stało? To znaczy ja cały czas starałem się mieć to
na uwadze, żeby jednak ten język szkolić i w jakiś sposób tam nawet na początku chodziliśmy tutaj na lekcje, potem braliśmy prywatne lekcje. Miałem też dobrych mentorów na początku, którzy bardzo mi pomagali i rzeczywiście po jakimś czasie stwierdziłem, że osiągnąłem jak gdyby maksimum pułap w firmie, w której się zatrudniałem na początku. Zacząłem szukać innej pracy już będąc, jak gdyby, mając w CV coś lokalnie, czyli to zawsze było łatwiej. I rzeczywiście po jakimś czasie poszukiwań udało mi się znaleźć firmę, która wydawała się bardzo ciekawa. Zajmowała się bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i tam dostałem się na stanowisko już takie bardziej odpowiedzialne. Zacząłem rozwijać dział sieci komputerowych. Na początku jako jedna osoba, potem dołączyła kolejna osoba, tam się uczyłem rekrutować i przyjmować osoby, aczkolwiek jeszcze na stanowisku nie menadżerskim. Natomiast potem był taki moment, też pamiętam, to był chyba 2011, jeżeli się nie mylę, gdzie miałem taki trochę kryzys, chcieliśmy wracać do Polski, nawet już pisałem biznesplan, bo stwierdziłem, że jeżeli wracać, to na swoje, zrobimy firmę i będzie okej. No i gruchnął news, że będzie nasza firma na sprzedaż wystawiona i ktoś ją kupi. I na początku myślałem, że to będzie Google, ale okazało się, że to nie był Google, tylko Cisco, gdzie dla człowieka, który się zajmuje sieciami komputerowymi, to jest w ogóle marzenie. Więc w ten sposób dostałem się do dużej korporacji, gdzie otworzyły się dość duże perspektywy, jeżeli chodzi o rozwój kariery, no bo Cisco jest firmą międzynarodową z wieloma możliwościami i postanowiłem, że jednak zostanę, zacznę się rozglądać właśnie za możliwością rozwoju, jak to można zrobić i rzeczywiście tak się potoczyło, że na dzień dzisiejszy po wielu zmianach, bo w korporacji od czasu do czasu są zmiany takie dość duże, tam się zmienia jakiś zarząd na wysokich stanowiskach, robi się fuzje różnych tam business unitów, że tak powiem, i można dobrze wylądować, można źle wylądować. Ja miałem akurat takie szczęście, że wylądowałem w bardzo fajnym środowisku ludzi, którzy byli również reprezentowali startup, który został kupiony, myśmy zostali połączeni i dzisiaj się śmieję, że tak naprawdę to ja pracuję dla małej firmy swoich ludzi i swoich działki, która jest bardzo autonomiczna, mimo tego, że mamy bardzo oczywiście rozbudowane struktury, bo to jest ogromna firma, to jednak mamy bardzo dużo autonomii i w związku z tym, jak gdyby kilka lat temu znowu był taki etap, gdzie zacząłem się rozwijać samemu i nastała taka, pojawiła się taka możliwość, że mogłem jak gdyby, nie lubię tego słowa, ale wspiąć się na ścieżkę kariery, zacząć po prostu zarządzać zespołami, nie tylko jednym zespołem. I rzeczywiście dzisiaj to sprawia mi niesamowitą frajdę i w tym kierunku się rozwijam. Okej, no to za chwilę porozmawiamy o tym, jak ta twoja praca też wygląda i przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli właśnie o tej pracy zespołów i to w taki specyficzny sposób, specyficznych zespołów, czyli takich rozproszonych jakby po całym świecie, tak? Ale zanim do tego przejdziemy, wiem, że prowadzisz dwie strony internetowe, przynajmniej. Tak. I też podcast, więc chciałbym jeszcze tych dwóch rzeczy dotknąć, które właśnie są bardzo specyficzne dla ciebie. To znaczy, zacznijmy od bloga, którego zacząłeś jakiś czas temu i później doszedł do tego podcast, czyli Tato na Wyspach, czyli znowu projekt skierowany do Polaków w języku polskim. I tutaj nazwałeś go Tato na Wyspach. Skąd ta nazwa? Dlaczego Tato na Wyspach, a nie na przykład menadżer na Wyspach albo pracownik korporacji na Wyspach? Tu skupiłeś się bardzo na takim rodzinnym aspekcie, a o tej rodzinie jeszcze niewiele powiedziałeś. Tak, bo to było tak, że po jakimś czasie, że tak powiem, rozwoju osobistego i służenia innym organizacjom, stwierdziliśmy, że dojrzeliśmy na tyle między nami w związku, jak również tutaj
na wyspach, można powiedzieć, zakotwiczyliśmy się na tyle, że warto założyć rodzinę. I rzeczywiście w 2013 urodził się nam syn, pierwsze dziecko. I zacząłem jak gdyby się uczyć na nowo wszystkiego, co pewnie możesz też o tym powiedzieć. Wydaje ci się, że wiesz wszystko przed pierwszym dzieckiem, bo już masz tam jakieś stanowisko, przyjechałeś do innego kraju i tak dalej, i tak dalej. A potem pojawia się dziecko i znowu jesteś, startujesz od zera prawdopodobnie. Ja mam dwóch braci, co prawda, ale uczyliśmy się wszystkiego od początku razem ze swoją żoną i stwierdziłem, że to jest fajna przygoda w ogóle, posiadanie dzieci. Bywa męczące, bywa też bardzo odpowiedzialne, bo jednak nawet jak jesteś w firmie, jesteś, nie wiem, CEO, to jest tylko firma i masz swoich ludzi i możesz iść na urlop i sobie zamknąć wszystko, nawet zająć się czymś innym, jechać w Bieszczady. Natomiast jak masz rodzinę i pojawia się dziecko, to jesteś takim CEO rodziny, gdzie jak gdyby nie masz już do kogo eskalować, możesz się zapytać rodziców, ale to jednak jest twoja rodzina, twoje dziecko, więc stwierdziłem, że no wszystkiego się można nauczyć, jeżeli się współpracuje, robi się team work z żoną. To jest ciekawa podróż i w związku z tym stwierdziłem, że podzielę się trochę tym, bo zacząłem zauważać, rozmawiając z innymi facetami, z innymi ojcami, tudzież młodymi ojcami, którzy dopiero mają dzieci, że tej wiedzy gdzieś nie ma i ja zacząłem szukać, jak to jest, gdzie są tego korzenie. Doszedłem do wniosku, że to trochę komunizm jest temu winny i nasi ojcowie, których nie było w domach albo zajmowali się po prostu czasami przetrwaniem, wręcz no, czasy były inne. W związku z tym byliśmy trochę wychowywani przez mamy i mamy robiły co mogły, ale jednak ten męski pierwiastek, no trzeba go odkryć samemu czasami i tato na wyspach jest taką moją zapiskiem moich odkryć, powiedzmy, co to znaczy być tatą, co to znaczy mieć dziecko czy dzieci później. I chyba tak, no po polsku, dlatego że chciałem to jednak skierować do Polaków, zwłaszcza, że na wyspach, ponieważ trochę inaczej jest mieszkać na wyspach, czyli na emigracji, powiedzmy, a mieć rodzinę na przykład w Polsce, gdzie to jest chyba trudniej. Czasami łatwiej, czasami trudniej, ale wydaje mi się, że do wszystkiego się dochodzi samemu i Ja mam taki charakter, że lubię się dzielić rzeczami, jeszcze podobnie chyba jak ty. W związku z tym powstał ten blog i potem doszedł do tego podcast, bo wymyśliłem sobie, że warto jednak kogoś mądrzejszego zapytać czasami o zdanie, jeżeli chodzi o na przykład rodzicielstwo, parenting i tak dalej, więc tam wymyśliłem sobie, że będę zapraszał osobę i przerabiał konkretny temat, który może się przydać i mi głównie. To jest takie trochę głównie dla mnie, ale też publikuję podcasty, więc może przydać się komuś innemu. No tak, no właśnie na tym polega dzielenie się, prawda? Nie zatrzymujemy informacji tylko i wyłącznie dla siebie. Spotykamy się z osobą, która nam jakieś informacje dostarcza. Jeżeli w tym samym czasie możemy to nagrać i opublikować dalej, no to wiadomo, że już setki albo tysiące, albo nawet miliony osób mogą z tego później skorzystać. Więc to ma zdecydowanie sens, szczególnie w tej erze właśnie internetu wszechobecnego i jakby ludzi korzystających z internetu jak z chleba i masła codziennie, tak? Dokładnie. Nawet zanim zjemy śniadanie, to już wiemy, co się na świecie dzieje i jaki mamy stan konta i kto do nas to napisał. Więc można i tak. Świetnie, czyli to był powód, dla którego założyłeś podcast i bloga po to, żeby dokumentować tą swoją podróż, dzielić się nią, no i też dla siebie, żeby zdobywać, żeby może mieć pretekst też rozmów z osobami na różne tematy i no właśnie, no tak, już wpycham te słowa w twoje usta, ponieważ to jest też jakby mój powód, więc rozumiem. Tak. Rozumiem, Jeszcze jeden... Proszę. Jeszcze jeden wątek tutaj pociągnę, który w zasadzie dopiero niedawno jak gdyby odkryłem, że tak samo na początku, jak wszystkie te organizacje nauczyły mnie czegoś, co potem mogłem wykorzystać zawodowo, na przykład przemówienia publiczne, czy praca z ludźmi. W Polish Psychologist byłem scribą, nie wiem, jak to się po polsku nazywa, takim gościem, który robił notatki ze spotkań i potem wysyłał do rady właśnie. Natomiast podcast nauczył mnie rozmowy, gdzie potem przydało mi się to w procesach interwiu, bo może też do tego dojdziemy, ale ja bardzo lubię sam proces interwiu, rozmowy z kandydatami i traktuję to trochę jak
może nie podcast, ale po prostu rozmowę. I to było fajne odkrycie, że po pierwsze się tego nie boję, po drugie jak gdyby umiem nawigować podczas tej rozmowy i jak gdyby informację zwrotną miałem taką, że ten proces był bardzo korzystny dla obu stron. Także to takie jak gdyby odkrycie z prowadzenia podcastu, że tak naprawdę to jest rozmowa i uczysz się rozmawiać z drugim człowiekiem, a interwiu to też jest rozmowa, prawda? No właśnie, czyli nie tylko robienie podcastu dla tego tej samego procesu dokumentacji, poznawania nowych osób i zdobywania informacji, ale też ćwiczenia swoich własnych umiejętności i kompetencji w zakresie właśnie rozmowy z innymi osobami, słuchania, zadawania pytań, umiejętności wyciągania odpowiednich informacji, więc no to jest bardzo rozwijające, potwierdzam i myślę, że jeżeli ktoś chciałby rozwinąć się w takich procesach, to polecam na pewno nagrywanie podcastu, robienie live'ów na Facebooku, to bardzo, bardzo rozwija. Czy choćby nawet robienie jakiegoś vloga na przykład na YouTubie, który też miałem taki epizod w zeszłym roku i też wiem, jak bardzo mnie to rozwinęło przed kamerą, ale nie tylko przed kamerą, bo później te interakcje z innymi ludźmi robią się zupełnie inne, takie bardziej prostsze. Więc tak. I teraz no, ten blog twój, Tato na Wyspach i ten podcast nie są jedynymi rzeczami, które robisz w internecie tak publicznie, bo też założyłeś blog Coffee Journeys, i jakieś podróże kawowe, no tak bym to przetłumaczył na język polski. Nie wiem, skąd się ta nazwa wzięła, natomiast czuję, że jest to już zupełnie inna grupa osób, odbiorców. To są raczej osoby, które pracują albo w tych systemach właśnie rozproszonych. No i tu powoli przechodzimy do tematu dzisiejszej rozmowy, czyli praca w systemach rozproszonych, praca z domu, praca poszczególnych osób na odległość z innymi. Więc chciałbym, żebyśmy w ten temat troszkę weszli, więc powiedz coś na temat właśnie tych Coffee Journeys, co one mają na celu, do kogo są skierowane, jak osoby z tego korzystają. To tak, zaczniemy może od tytułu bloga. Ja w ogóle lubię bardzo kawę, nie tylko ze względu na to, że ma kofeinę i czasami trzeba się wspomóc, żeby wystartować dzień, ale w ogóle lubię kawę i lubię chodzić na kawy, zwłaszcza z żoną. To jest osobny temat, gdzie myśmy stworzyli sobie taki rytuał małżeński, czy teraz już rodzinny, gdzie przynajmniej raz w tygodniu chodzimy na kawę i robimy taką randkę kawową. Natomiast lubię też jak gdyby zdjęcia kawy, nie wiem jak to nazwać. I zauważyłem, że mam ich dużo i każde zdjęcie przynosi jakąś historię. My dużo podróżowaliśmy, dalej podróżujemy, chociaż teraz to jest trochę wstrzymane. Ale gdzieś tam zawsze jest jakaś kawa, jest jakieś zdjęcie, które w jakiś sposób dokumentuje dany klimat, daną podróż i dane miejsce i trochę dane myśli, które nam przychodzą. I stwierdziłem, że na początku to była seria takich tweetów bardzo krótkich, gdzie po prostu zamieszczałem zdjęcie i robiłem jakiś taką myśl, którą starałem się też jakąś puentą okrasić. A potem do tego wszystkiego doszła taka myśl, że ponieważ właśnie zacząłem pracować troszkę na innym stanowisku, moje słowo pisane, jak i mówione ma trochę inną wagę. Do tej pory, jeżeli coś tam się wtrącałem, mówiłem, to była raczej moja opinia. Natomiast teraz, jeżeli na przykład maila, to po pierwsze zmienia się zakres osób, do którego ten mail trafia, a po drugie jak gdyby waga tych słów. Dlatego stwierdziłem, że o ile językiem mówionym posługuję się na tyle dobrze, że mogę już właśnie i rekrutować i pracować z osobami anglojęzycznymi, o tyle mój język pisany pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym stwierdziłem, że no jak najlepiej się nauczyć pisać, po prostu zacząć pisać i tyle. Zrobiłem sobie taki kurs mały, trochę o tym właśnie pisaniu, blogowaniu. I tam było rozebrane naprawdę pisanie, nie koniecznie bloga, ale na przykład tak, sprawozdań i tak dalej, od zupełnie ogółu do szczegółu, do wręcz słów, więc bardzo, bardzo fajne, polecam, możemy może zalinkować później. I zacząłem pisać, stwierdziłem, że okej, w takim razie mam te zdjęcia kaw, lubię kawy, lubię podróżować, mam jakieś tam historie, a również mam troszkę wiedzy, mi się nagromadziło, znowu się odzywa takie chęć dzielenia się, więc stwierdziłem, że może założę blog zupełnie nowy, po angielsku, który będzie skierowany do innego grona osób, ludzi, którzy w jakiś sposób
chcą, no niekoniecznie być menadżerami, ale czują się powołani do bycia liderem. Według mnie to jest troszkę inaczej. Management to jest takie, można zarządzać ludźmi, zarządzać generalnie rzeczami, natomiast być liderem można niekoniecznie być, jeżeli jest się menadżerem. I ostatnio temat zespołów rozproszonych jest dość popularny, w związku z tym te moje posty, które się tam pokazują, nawiązują głównie do tego tematu. No wtrąc także tylko tutaj, że ten odcinek nagrywamy w kwietniu 2020, tak. W trakcie, kiedy na świecie jest praktycznie światowa kwarantanna, każdy powinien siedzieć w domu, większość firm jest po prostu pozamykana i pracownicy pracują zdalnie. I ty też, z tego co rozumiem, właśnie w tym momencie znajdujesz się w swoim domu, prawdopodobnie tak, z rodziną i pracujesz zdalnie. Więc dlatego mówimy, że ten temat jest w tym momencie właśnie popularnym tematem i dlatego też właśnie na tym blogu, rozumiem, ukazał się wpis ostatnio mówiący o tym, jak pracować skutecznie z domu. No i właśnie teraz, widzisz, rozmawiam z właściwą osobą na ten temat, ponieważ ty pomagasz ludziom to wszystko sobie poukładać i ustalić, a większość osób, które pracują na co dzień w korporacji, wychodzą z domu i później po pracy wracają do domu i to są dwa różne miejsca, w których dzieją się zupełnie, można powiedzieć, różne rzeczy, więc jakie zauważasz problemy dla takich osób, które próbują teraz pracować z domu, jakie mają przeszkody w tym, no i no właśnie, na czym tutaj trzeba się skupić, żeby ta praca z domu była ciągle produktywna i efektywna, więc może zacznijmy od tego, że tak też nawiążę do tego, że kiedyś dawniej, jak ktoś mówił, że pracuje z domu, to był jakiś taki dziwny koncept. No jak można pracować z domu? Tak. Powiedzmy, mówimy o latach 2001-2002. No jak może być praca z domu? Ostatnio stało się to pewną normą, że no tak, no można pracować z domu. Właśnie internet, komputer, można wykonywać pracę. Dzisiaj w dobie epidemii to jest praktycznie wymóg. Trzeba pracować z domu. Więc zobaczmy, jaka ogromna zmiana nastąpiła w tym rozumieniu pracy z domu. To jest temat rzeka. Tak, więc z czym wiąże się ta praca z domu, Piotrze? Z jakimi trudnościami, albo wyzwaniami, albo też może z dodatnimi jakimiś efektami? No to jest tak, że na pewno jest to temat skomplikowany i dla niektórych praca z domu to jest w ogóle luksus i marzenie. Dla niektórych praca z domu to może być przekleństwo. I tutaj jak gdyby słowem kluczowym jest to, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy jesteśmy introwertykami. Myślę, że to do tego się sprowadza. Natomiast praca z domu różni się tym od pracy z biura, że do biura trzeba przede wszystkim dojechać i tam jest jakiś kącik, który mamy, czy to jest w korporacjach ten kubikuł, czy swoje biurko, gdzie w miarę mamy posprzątane, mam nadzieję, ale zawsze ono wygląda, powiedzmy, tak samo. Czyli przyjeżdżamy, odpieramy laptopa, zaczynamy pracować, wszystko jest tak samo. Ważny jest ten też przyjazd, ponieważ jak gdyby zmieniamy sobie kontekst z domowego na pracowy. Natomiast no, praca z domu polega na tym, że masz swój kącik, albo i nie, bo znam takich ludzi, którzy zostali zmuszeni do tego, żeby pracować z domu i nie mają jak gdyby biura, mają tam jakieś biurko, ale to biurko na przykład stoi nie wiem, przedpokoju albo czasami w kuchni i to jest główny problem, ponieważ o ile można dziś przycupnąć i coś zrobić na chwilę, to jak gdyby praca takie, nie wiem, 8 godzin czy ileś tam godzin, żeby można to było nazwać pracą, to trzeba się skupić i trzeba się jak gdyby włożyć w ten kontekst pracowy. Więc zacząłbym od tego, że jeżeli ktoś teraz wciąż próbuje się odnaleźć w tej rzeczywistości, to żeby znaleźć sobie miejsce, swój kącik, gdzie to uznajemy, że to jest praca, że to jest moje biuro domowe, home office i tam się jakoś organizujemy, czyli jest laptop, jest, nie wiem, kamerka, czy cokolwiek do związanego z pracą, ale to jest kontekst pracy. I teraz jeżeli zaczynamy, to przychodzimy do tej pracy i pracujemy, jeżeli kończymy, to po prostu wychodzimy z tego, nawet jeżeli to jest kąt w jednym pokoju i idziemy, nie wiem, do innego kąta, wiem, że ludzie czasami nie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć osobne pokoje, ale jeżeli to jest pokój, to po prostu idziemy do innego pokoju, gdzie to jest już dom i sprawy rodzinne. Więc zacząłbym od tego.
Tu mi się nasuwają dwa pytania. No, pierwsze, zacznę od końca, to właśnie to, co powiedzieli przed chwileczką, że tutaj jest kontekst rodzinny, jestem w domu z rodziną, a tutaj jestem w pracy. I teraz im bliżej te dwa światy są razem, to być może ciężko je rozdzielić od siebie, tak? Czyli pracuję, ale jednocześnie mam obok siebie rodzinę, biegające dzieci na przykład, żonę przygotowującą obiad, rozmawiającą przez telefon z wujkiem na przykład, tak? I w tym momencie to wszystko się ze sobą miesza, więc jak tutaj sobie w takiej sytuacji poradzić? Jeszcze druga sytuacja, kiedy kończymy pracę, powinniśmy być z rodziną, ale ciągle z konta tam jest laptop albo papiery jakieś niezrobione i ciągle gdzieś tam zerkamy na to i myślimy w głowie, że no jeszcze to, a to jeszcze zrobić, aha, to jeszcze, może, a to może jeszcze tylko coś tutaj skończę. Tak, Jakby te dwa światy zacierają się, czy można tak zrobić, żeby po prostu, jak zrobić, żeby to ciągle wyglądało. Albo czy w ogóle ma to sens, żeby rozdzielać dwa światy? No, wypowiedz się w tym temacie. Trudne, jest to bardzo trudne i szczerze mówiąc moja odpowiedź jest nie wiem, natomiast mogę się podzielić tym, jak ja to robię i każdy chyba będzie sobie musiał znaleźć odpowiedź sam. Są pewnie jakieś kryteria, znaczy chodzi o to, żeby swój mózg przestroić na właśnie bycie zabieganym, odpowiadanie na maile, na SMS-y i tak dalej, związane z pracą, na to, że za chwilę schodzę, właśnie to jest też to, że jadąc metrem godzinę z biura, mam czas na przestawienie się, mogę sobie coś posłuchać, przestroić mózg, że teraz jadę do rodziny. Natomiast często bywa tak, że z telekonferencji schodzę na dół, gdzie dzieci mi obskakują, że jak fajnie, że już jesteś tata w domu z nami, a ty ciągle jeszcze ci ta telekonferencja w głowie szumi. Więc to, co bym zaproponował i to, co sam staram się robić, to po pierwsze, właśnie zacznę od końca, czyli końca pracy. Pod koniec pracy staram się zaplanować sobie przynajmniej dwa zadania na dzień następny i zrobić taki bardzo krótki podsumowanie dnia, czyli właśnie co mi się udało zrobić, czego mi się nie udało zrobić, co musi przejść na dzień kolejny. Jeżeli to jest nawet jakaś bardzo krótka notatka, po prostu zacząć to jutro, natomiast dzisiaj już o tym nie myśleć. I to czasami się udaje, czasami nie. Z reguły jak poświęcimy na to nawet 5 minut, to już jest cenne 5 minut, gdzie jak gdyby zamykamy sprawy pracowe. I teraz druga rzecz, która w moim przypadku zajmuje trochę dłużej, mniej więcej 10-15 minut, to jest ciągle siedząc w tym pracowym kontekście przed, powiedzmy, pracowym laptopem, czy tym w pracowym kąciku, nazwijmy to, posłuchanie, obejrzenie, przeczytanie czegoś, co nie jest związanego z pracą, ale mnie interesuje. Ja nie wiem, mam listę na YouTubie, gdzie sobie tam różne rzeczy oglądam, czy doszkalam, ale niekoniecznie pracowo, że tak powiem. Na przykład o blogu coś zrobię, przeczytam, albo zrobię wręcz jakieś 100 słów, napiszę na swojego bloga, więc nie jest to związane z pracą, ciągle w tym kontekście, ale już mnie przestawia na to, że praca już minęła. Teraz za chwilę zejdę do rodziny i będzie rodzina. Więc podsumowanie dnia pracowego, co udało mi się zrobić, zaplanowanie następnego, ponieważ będzie lepiej, łatwiej jutro zacząć, ale to też zamyka wszystkie te otwarte pętle w naszym mózgu, że jeszcze to. I krótki taki bufor czasu, gdzie robimy już coś niezwiązanego z pracą, ale ciągle jeszcze jak gdyby wracając wirtualnym metrem z tego pokoju pracowego do rodziny, gdzie za chwilę zejdę i już będzie tylko sprawa rodzinna. Łatwo nie jest, nie zawsze się udaje, ale myślę, że warto sobie taki nawyk wprowadzić, bo to o nawyki chodzi głównie. Mhm. Wydaje mi się, że tą radę, którą tutaj, znaczy jakby sposób, w jaki ty sobie z tym radzisz i jakby taka podpowiedź dla innych, jak mogą sobie z tym poradzić, to może bardziej, takie mam wrażenie, dotyczy osób, które pracują solo. To znaczy same decydują, ile mają pracy, jaką wykonają dzisiaj, jaką wykonają jutro, jakie mają obowiązki. To często można przeczytać też w takich książkach o zarządzaniu czasem dla przedsiębiorców, żeby właśnie tak napisać sobie, co dzisiaj mam zrobić, potem jak coś nie zrobiłem dobrze, to podsumowuję dzień, piszę, co było dobrze, co było źle, resztę na następny dzień i jakby mam te wszystkie granice poukładane i się ich trzymam, tak? I w teorii to wszystko wspaniale wygląda i jeżeli jestem solo, to ja jestem decydentem o tym, ile dzisiaj mam zrobić, ile mam nie zrobić. A co w sytuacji, kiedy właśnie pracujemy w zespole
Pracujemy załóżmy nad jakimś projektem i teraz każdy od każdego jakby wymaga pewnych czynności. Tak, wiesz, tak. Piotrze, dzisiaj miałeś to skończyć, a ja czekam na to, gdzie jest ten projekt, a ty widzisz, że to już godzina twoja wybiła, powinieneś być z rodziną, żona już na ciebie patrzy, że no już jest 5 po i co wtedy? Tak. To jest drugi aspekt jakby zamykania swojego dnia pracowego, bo ja rzeczywiście mam kilka zespołów. Ostatnio to liczyłem, że mamy 7 stref czasowych w 5 krajach na 3 kontynentach, więc tak naprawdę na okrągło coś się dzieje i to jest problem, bo jeżeli pracujemy w biurze, na jednym strefie czasowej, w jednym biurze, w jednym pokoju siedzimy, to wszyscy się rozchodzimy i wtedy jest jak gdyby fire end, prawda? I jest jak gdyby koniec roboty, chyba że mamy awarię, no to wtedy trzeba coś tam zrobić. Przeważnie jest to jedna osoba, która to atakuje, tą awarię. Natomiast jeżeli pracujemy w takim zespole rozproszonym jeszcze na różnych strefach czasowych, no to to nie jest takie proste, bo zawsze jest tak, że jak ktoś kończy, to gdzieś się coś zaczyna albo jest właśnie w międzyczasie, gdzie tam sprawy się rozkręcają i są dość szybko robione. Nie ma czasu na wyskoczenie z tego wagonika, który się szybko przetacza. Więc moja rada, i ja też próbuję to robić, jest tak, żeby być po prostu ze sobą szczerym. My w swoich zespołach próbujemy robić coś takiego, co się nazywa team agreement, czyli umowa zespołu, można tak powiedzieć. Częścią tej umowy jest to, że po prostu informujemy się poprzez kanały informacyjne, które mamy. U nas jest to akurat WebEx, Teams, no komunikator powiedzmy, maile i różne inne rzeczy, które są kanałami komunikacji, że po prostu ja już kończę swoją działkę na dzisiaj. Tu jest kolejną rzeczą, w którą się umówiliśmy i która jest takim fajnym narzędziem, to jest coś, co my nazywamy Daily Handover Document, czyli jest taki dokument, gdzie sobie wpisujemy, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy są na innej strefie czasowej, co było ważne, co trzeba zrobić, co trzeba podjąć, co udało nam się skompletować. I robię linka do tego dokumentu, tu jest moje jakby zamknięcie dnia. Jeżeli ktoś coś potrzebuje, to albo robimy jutro, albo asynchronicznie, jeżeli można. Jeżeli jest awaria, to wtedy mamy osobną procedurę na to. Ale z reguły nie ma awarii, można to zrobić asynchronicznie, więc mamy do tego narzędzia. Plus to, że już naprawdę tak wylogowując się całkiem, zmieniam sobie na do not disturb, czyli po prostu bez przeszkadzania tam się da to ustawić pewnie we wszystkich komunikatorach. I tak ludzie cię będą atakować, więc warto sobie wyłączyć też powiadomienia na komórce. Tu chyba takie o dyscyplinę chodzi i o taką komunikację w zespole. Także nie da się tego zamknąć tak toporem uciąć, ale da się pewne rzeczy, triki tak naprawdę zrobić takie, że wszyscy wiedzą, że mnie już nie ma po prostu. Mhm. I trzeba do tego powrócić jutro, jeżeli trzeba. Okej, jest to jakiś sposób. Tutaj rozszerzę to jeszcze o taki wątek, o którym wspomniałeś na początku rozmowy na ten temat właśnie, że dla niektórych ta praca z domu czy z biura właśnie może być przekleństwem, dla niektórych błogosławieństwem, czyli i mówiłeś tu o dwóch typach osobowości, introwertycy, ekstrowertycy. Tak zastanawiało mnie, czy to tak można po prostu tak, jak siekierą uciął, podzielić te dwie grupy i dla jednych będzie lepiej pracować z domu, dla drugich z biura, bo teraz dochodzą do pewnego rodzaju przeróżne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. I na przykład to nie jest tak chyba, że jak ktoś pracuje w biurze, no to już ma tam zamkniętą swoją cubicle, to biureczko i tam już ma święty spokój, jest tak super produktywny, że jest ekstra, a w domu to go wszyscy rozpraszają. Może być zupełnie odwrotnie, że w pracy, kolega coś przyszedł, zaprasza mnie na lunch, to ktoś się coś pyta, bez przerwy mi przeszkadzają, nie mogę się skupić i siedząc w pracy, w biurze, mogę wykonać mniej, niż gdybym przyjechał w domu, założył słuchawki na uszy i po prostu zrobił coś w skupieniu. Więc czuję, że może to nie jest takie właśnie, jak mówię, jak od siekiery, że
ta grupa tutaj powinna pracować, ta tutaj. Więc powiedz, jak ty na to, jak to widzisz? Jak powinniśmy, czy powinniśmy jakoś ludzi dzielić na jakieś grupy, dawać, sprawdzać ich produktywność, dawać ich w odpowiednie środowisko? Czy człowiek każdy sam powinien sobie o to zadbać? No to tutaj jest kilka wątków, które chciałbym poruszyć. Po pierwsze jest to, że jeżeli decydujemy się na pracę zdalną, w ogóle zacznę od tego, że ja rozróżniam między pracą zdalną a pracą z domu. Praca z domu polega na tym, że jesteś w domu, czasami ktoś jest w tym domu, czasami może mieć problemy z tym, że ty pracujesz, a czy problemy w sensie takim uszanowania tego czasu twojego, gdzie chcesz pracować, albo sobie po prostu zapomina, albo jeżeli masz trzylatkę w domu, to w ogóle tata jest w domu, więc nie pracuje. No, na pewno są rozproszenia. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na osobne biuro, to jest to niewątpliwie problem. Praca zdalna według mnie polega na tym, że nie musimy jeździć do biura, gdzie niektóre korporacje, niektóre firmy wymuszają to, nie wiem dlaczego, ale cokolwiek mam takie odpowiedź, do której zaraz wrócę. Praca zdalna polega na tym, że możesz pracować skądkolwiek, czyli na przykład w przestrzeni coworkingowej, bo jest akurat bliżej twojego domu, gdzie potrzebujesz mieć ciszę i się skupić. Jeżeli masz akurat taki rodzaj zadań, że możesz jechać do kawiarni, to możesz sobie z kawiarni akurat zrobić te zadania, bo masz całą infrastrukturę, procedury i wszystkie systemy w swojej firmie i w swoim zespole tak ułożone, że pozwala ci to pracować skądkolwiek, gdziekolwiek jesteś. I tu mówię o VPN-ach, o różnych tam technicznych rozwiązaniach, ale też rozwiązaniach w swoim zespole, gdzie umawiamy się, że tak pracujemy. Często to jest praca asynchroniczna, że ktoś coś robi, potem przekazuje to dalej, ja to kończę albo rozwijam i przekazuję to dalej do następnej, powiedzmy, strefy czasowej czy do następnej osoby. Więc to są te dwie rzeczy. Czy rozbijałbym to na introwertyków i ekstrawertyków, to ja to tak podałem jako przykład, natomiast bywa tak, że łatwiej jest zrobić coś z biura. Ja mam teraz taką sytuację, że normalnie za 2 tygodnie spotkalibyśmy się pewnie albo w Londynie, albo w Vancouver, to są dwa nasze takie biura, gdzie ciągle mamy biura i jeździmy do tych biur, jeżeli trzeba, bo po prostu musimy założyć nowy zespół i zacząć strategizować, co zrobić. To jest łatwiej zrobić na whiteboard, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, narysować sobie to, rozrysować i po prostu być wspólnie. Tego się teraz nie da zrobić, będziemy eksperymentować, jak do tego podejść. Natomiast jeżeli chodzi o pewne rzeczy już potem, gdzie już jest powiedziane, co robimy, jak robimy, to łatwiej to jest według mnie robić asynchronicznie i z domu, gdzie po prostu, jeżeli jesteś ekstrawertykiem, to będziesz się starał, no nie wiem, być bardzo, bardzo ekspresyjny ze swoimi pomysłami. Jeżeli jesteś introwertykiem, to po prostu skupiasz się na pracy, na jakimś takim wyciszeniu. Ale nie dzieliłbym tutaj jakoś ludzi szczególnie bardzo ostro, bo to jest skala, prawda? Ja siebie uważam za nawróconego introwertyka, gdzie ciągle ja wolę pracować w zaciszu swojego domu, natomiast nie mam problemu z wystąpieniem publicznym, aczkolwiek to mnie zawsze z energii bardzo, bardzo wydrenuje, jak to można powiedzieć. To Piotrze, z punktu widzenia takiego menadżera, czyli osoby, która podejmuje decyzję o tym, jak nasz zespół ma wyglądać, jak pracować, w jakim systemie, czy rozproszonym, asynchronicznym, czy wszyscy mamy siedzieć właśnie w jednym miejscu, tak jak powiedziałeś wcześniej, że niektóre firmy wręcz wymagają, że trzeba przyjechać do pracy, tu masz biurko i tu masz tą twoją pracę wykonywać. Być może nie biorąc pod uwagę tego, na przykład, że kolega obok jest ekspresyjny bardzo, jak to wyraziłeś, i ciągle mówi mi o tych swoich pracach, pomysłach, a ja chcę się skupić. Więc czy ma to jakiś sens, czy w ogóle nie ma sensu narzucanie ludziom sposobu pracy? Czy ludzie powinni sami wręcz zdecydować, gdzie są najbardziej efektywni? No bo in the end of the day my chcemy wykonać swoją pracę jak najszybciej, jak najefektywniej i mieć więcej czasu dla siebie. Nikt nie chce chodzić do pracy po to, żeby siedzieć tam 8 godzin, prawda? Jeżeli mogę wykonać tę pracę w 2 godziny, to chcę później pójść i po prostu, nie wiem, odpocząć, wykorzystać ten czas od coś innego, tak? Więc gdzie tu szukać sensu? Jak to poukładać?
To właśnie tutaj poruszyłeś coś, co zapomniałem rozwinąć w poprzednim moim wątku. Jeżeli przyjmujemy osoby do pracy zdalnej, to zawsze jest tak, że zaufanie wygrywa z kontrolą. Są firmy, które są zbudowane na kontroli, jest to taki hierarchiczny model, gdzie jest powiedzmy szef, szef szefów, potem jacyś szefowie zespołów i zespoły. No i trzeba zacząć od 9, trzeba skończyć o 5 czy o 6. Minuta po 9 to jest problem. Fajnie, żebyś został dłużej, bo więcej zrobisz, ale generalnie jak widzę cię w biurze i coś tam klepiesz na klawiaturze, znaczy, że pracujesz. To jest metoda taka, no, kontroli, prawda? Czyli zaglądanie przez ramię, czy wszyscy pracują i czy ta klawiatura po prostu się pali pod naciskiem i pod tym, jak ludzie pracują. Natomiast z drugiej strony jest praca, masz, nie wiem, 5-10 osób w zespole i każdy jest w innym kraju albo każdy jest w innym zakątku świata. I teraz mamy jakieś zadania i ty nie możesz ciągle mieć na monitorze wszystkich tych 10 osób, jeszcze lepiej, żeby kamera była skierowana na ich ręce, tylko jest model zaufania, prawda? Czyli ja ufam, że ty jesteś zainteresowany tym, co robimy, chcesz pomóc mi jako swojemu liderowi w osiągnięciu tych celów i chcesz pomóc firmie naszej, żeby osiągnęła te cele i żeby każdy był zadowolony. I teraz do tego trzeba podejść już na etapie rekrutacji. Z reguły jest tak, że jeżeli się człowiekowi ufa, to on ufa również tobie. I do tego to są metody, które można to sprawdzić. Potem właśnie stand-up wspomniałem na naszej rozmowie offline'owej. Wspomniany stand-up. Tudzież po prostu zrobienie pewnych zadań, które się zadało danej osobie czy danemu zespołowi. I teraz co jest właśnie jeszcze fajne w pracy zdalnej, to, że nauczyliśmy się robić coś, co się nazywa pairing, czyli pracować zdalnie, trochę tak jak my teraz robimy, czyli wdzwaniamy się na wideokonferencję i robimy jedno zadanie między nas dwóch, czyli ja swój ekran udostępniam, robimy pewne rzeczy, ty mi mówisz na przykład, jak ty byś to zrobił, jeżeli na czymś się zacinamy, to robimy to wspólnie. To jest też fajne, że na przykład ja mogę znać jakiś, jeżeli ty akurat prowadzisz tą pracę, którą wykonujemy na twoim laptopie, to ja mogę powiedzieć, słuchaj, to jest taki skrót klawiszowy, tutaj ci to przyspieszy, więc robimy jedną rzecz, ale w dwie osoby i to powoduje, że po pierwsze budujemy właśnie zaufanie, dwóch nas wykonuje jedną pracę, po drugie intuitywnie można by powiedzieć, że to jest marnowanie dwóch osób do jednego zadania, ale ta praca ma lepsze efekty, jest zrobiona szybciej i dwie osoby wiedzą, co robimy. Więc to nie do końca jest tak, że wiesz, rozchodzimy się i za miesiąc się spotykamy, kto co zrobił, o ten zawalił, ten nie. Tylko to jest, można to zrobić tak, że mimo tego, że jesteśmy w innych zupełnie miejscach na świecie, jednak robimy coś wspólnie przez pewien czas, oczywiście, jeżeli to ma sens. Mhm. Wiesz, kiedy mówiłeś właśnie o tych jakby dwóch rodzajach zarządzania, czyli ten sposób, gdzie opieramy na zaufaniu, że ktoś po prostu się włączy i zrobi ten projekt, który ma zrobić, tą pracę, którą ma wykonać, i drugi taki, gdzie wszyscy muszą siedzieć i klepać w klawiatury i wtedy po prostu nic nie mówić, tylko cały czas walić w klawiatury. Tak. W pewnym sensie tak pomyślałem sobie, dlaczego ludzie tego potrzebują, pracodawcy, w sensie menadżerowie, nie? I pomyślałem, że może to mieć, taki wniosek mi się nasunął, że może to mieć taki sens, wiesz, wizerunkowy, na przykład, nie wiem, wchodzi ktoś do firmy, patrzy, a tam 100 ludzi wali w te klawiatury, nikt z nikim nie rozmawia, po prostu każdy skupiony na pracy, no to ta firma musi super funkcjonować, bo tam są roboty, wszystko idzie do przodu 100 razy szybciej. A faktycznie może się okazać, że pomimo tej kontroli takiej, że chodzenia i patrzenia, ludzie zawsze sobie znajdą sposoby. To tak jak, wiesz, mam synów i to są już tam 14 lat, wiesz, 11 i oni to tak, zawsze, wiesz, jak im zablokujesz internet na noc, to oni gdzieś tam gdzieś próbują się do tego routera włamać i gdzieś tam zablokujesz hasło, to oni za chwilę, wiesz, Apple wprowadziło w telefony możliwość blokowania aplikacji na noc dziecku i tak dalej. Okazuje się, że dzieci już dawno znalazły metodę obejścia tego. Tak. Gdzie ja nie wiem, jak to zrobić, więc
To są tym bardziej dorosłe osoby, im znamy to, że jak czasami nie chce nam się pracować, to my znajdziemy wszystkie sposoby, żeby tylko robić coś innego. I tu okienko z pracą będzie po prawej, a po lewej będzie, nie wiem, Facebook, YouTube, cokolwiek innego. Tak. Więc tak. Nie ma co się czarować, że taki zespół będzie super pracował, bo ktoś będzie tam kontrolował. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy zespół, który nie jest kontrolowany w sensie, co robisz teraz, pokaż tutaj, nie ma tego, sprawdzam, to jednak i tak efekt jest sprawdzany, prawda, w tej grupie. Tak jak mówisz, tak. Że wy gdzieś tam się informujecie, co kto zrobił, trzeba zostawić po sobie jakiś stamp codziennie, nie? Że dzisiaj zrobiłem to i to i trzeba tam coś sprawdzić, jesteśmy na takim etapie. Jeśli ktoś przyjdzie do pracy i nie zrobi nic, to nie może wiecznie udawać, że coś zrobił, prawda, tak. Bo będzie tak. Ślad po tym, że nie wiem, przez tydzień pracuje nad napisaniem dwóch zdań. No to tak, coś już widać, że coś jest nie w porządku, prawda? Tak. To takie właśnie wnioski mi przyszły w tym temacie, więc nie wiem, czy można tu porównać jakby ten sposób pracy w takim systemie bez kontroli, a z kontrolą. Czy można je nazwać jakoś lepszy, gorszy? Czy są jakieś sytuacje, gdzie jeden jest odwrotnie lepszy od tego drugiego? Wiesz co, ja zawsze mówię tak, że to nie jest tak, że nie ma kontroli i to nie jest tak, że jest, wiesz, pełne zaufanie, chociaż wydaje mi się, że jednak jest jakieś tam zaufanie. Chodzi o to, żeby ufać człowiekowi, a kontrolować procesy. Jeżeli faktycznie jest tak, że ktoś nie dowozi, to widocznie nie mamy procesu na to, żeby to sprawdzić i niestety jedną z moich ról jako lidera, jako menadżera jest to, że moją misją jest misja teamu, czyli zespołu, a niekoniecznie kogoś, kto może mieć inną misję, bo już się wypalił u nas, wypalił się zawodowo, albo po prostu lepiej będzie realizował swoje talenty poza naszym zespołem, albo poza naszą firmą, więc moim zadaniem jest też wyłapanie czegoś takiego, bycie po prostu szczerym z daną osobą. Więc ufajmy ludziom, bo to zawsze popłaca. Jeżeli ktoś ma gorszy dzień, gorszy tydzień, gorszy okres, tak jak ja miałem, po prostu zachorowała mama jednego z moich ludzi i on mi o tym powiedział, że po prostu będzie się starał tam pomagać w tej sytuacji i był szczery i ze mną, i ze swoim zespołem. Po prostu teraz znikam na 3 godziny i wrócę, to tam zrobię, nie? Nie mam je. Więc to jest super, że udało się takie rzeczy wypracować. Natomiast kontrolować procesy, czyli na przykład właśnie te dzienne stand-upy, albo co tydzień my generalnie pracujemy taką metodą Scrum, to z developmentu bardziej jest to znane. I ta metoda polega na tym, że co tydzień się zdzwaniamy i co tydzień mamy retrospektywę i mamy też podsumowanie tygodnia, a potem planowanie, więc to widać, kto dowozi, a kto nie dowozi. Przez chwilę porozmawialiśmy teraz o tym podejściu do tego tematu od strony menadżera, jakby szefa, zarządcy, jak zarządzić tym zespołem, w jaki sposób go poukładać, co będzie działać, co niekoniecznie. A teraz chciałbym jeszcze wrócić na koniec do tego człowieka, który musi pracować sam z domu w tym aktualnej sytuacji epidemiologicznej, gdzie jest zmuszony, już nie może jeździć, prawda, do biura, i teraz jest postawiony właśnie w takiej sytuacji, że sam musi pomyśleć o tym, żeby działać jak najproduktywniej, jak najefektywniej, żeby dowieść do firmy, żeby utrzymać tą pracę też, ale z drugiej strony jest tutaj w domu, nie ma przygotowanych zbyt warunków do pracy, ma rodzinę wokół, więc czy mógłbyś nam podać taką receptę, i tak zresztą nazwałeś ten twój wpis na Coffee Journeys, na tym blogu twoim, nazwałeś go chyba First Aid, czyli taka pierwsza pomoc dla osób, które są w takiej sytuacji, więc jakbyś mógł nam skrócić teraz, bo jeśli ktoś będzie chciał w języku angielskim, to oczywiście podamy linka pod tym materiałem, będzie można sobie to wszystko sprawdzić, przeczytać, ale tutaj teraz jakbyś mógł taką receptę nam podać, taką pierwszą pomoc właśnie, od czego zacząć, jak się przygotować, żeby ten nasz dzień dobrze w tej pracy przepracować i dowieść.
To wspomnieliśmy już na początku o zorganizowaniu sobie swojego miejsca pracy. To jest ważne i to powinniśmy zrobić, żeby jednak, nawet jeżeli to jest jakieś biurko gdzieś tam przystawione, to żeby to kojarzyło nam się z pracą. Większym tematem, i to jak gdyby jest to biurko w tym miejscu, jest również w tym temacie, to jest w ogóle wyrobienie sobie nowego nawyku, czyli rutyny. Jeżeli jeździmy do biura, no to chcąc lub nie chcąc, tworzymy sobie pewien nawyk. Wstajemy rano, coś tam robimy, śniadanie, jedziemy do biura, wychodzimy z metra, wchodzimy do biura i pracujemy. Tego nie ma, jest co innego, dlatego trzeba lepiej świadomie niż nieświadomie zbudować sobie nowy nawyk, tudzież serię nawyków, rutynę. Zacząłbym od tego, żeby jednak być jakoś aktywnym, bo to zawsze pomaga w pracy. Chociażby zrobić naprawdę kilka przysiadów i pompek z rana, jakoś rozruszać ten nasz motorek, którym jest nasze serce. Na pewno nam się będzie lepiej pracować. Potem, tak jak wspomniałem, zrobić sobie swój kącik, swoją kanciapkę, gdzie po prostu to się nazywa praca, jest labelek praca i tyle. Porozmawiać ze swoim małżonkiem, małżonką, przejść przez, powiedzmy, cały dzień, co robimy, jak się dogadujemy ze swoim zespołem, kiedy są ważne rzeczy. Nie zawsze musimy 8 godzin być na telefonie, nie zawsze musimy 8 godzin coś klepać bardzo ważnego i rozmawiać z szefami i tak dalej. Na pewno są etapy, gdzie jesteśmy bardziej aktywni, są etapy, gdzie jesteśmy mniej aktywni. Pewne spotkania da się przenieść, pewnych się nie da przenieść. W związku z tym potraktować swojego współmarzonka jako prawie jak część teamu, gdzie po prostu wymieniamy się, nie wiem, obowiązkami z dziećmi, wymieniamy się innymi obowiązkami, typu, nie wiem, robienie obiadu i tak dalej, ale potem jest taki czas, gdzie naprawdę jest praca i to tam nie ma chodzenia, nie ma zawracania głowy i tak dalej. Po prostu zrobić sobie taki domową rutynę również, w którym jest po prostu praca, zwłaszcza jeżeli dwie osoby pracują w domu i na przykład są dwójka dzieci, które są robione homeschooling, czyli po polsku tam wiadomo. Nauczanie domowe. Też, nauczanie domowe. Także po pierwsze zacząłbym od tych rutyn i nawyków. Wspomniałem o rutynie schodzenia z pracy, że tak powiem, to też jest ważne, żeby sobie to zamknąć i jak gdyby zmienić konteksty. To też jest ważne i ja mam z tym bardzo dużo problemów ostatnio. Zmiana kontekstu, bo jednak trzeba coś zrobić, trzeba na przykład jechać na zakupy czasami przed pracą, może czasami w pracy, bo jest łatwiej w lunchu. Trzeba sobie uświadomić, że nie będziemy bardzo efektywni i produktywni i to jest dobrze, jeżeli nasi menadżerowie, nasi liderzy też o tym wiedzą. Myślę, że do tego teraz się dochodzi w wielu firmach, że jednak ten pracownik nie będzie tak efektywny. Nikt z nas nie jest. Więc rutyna, spróbowanie oddzielenia kontekstu domowego od kontekstu pracowego. I spróbowanie jednak pracowania asynchronicznie. Jeżeli to jest nowa rzecz, to warto się tego nauczyć. Robienie pewnych rzeczy, które można zrobić na przykład przez godzinę, zebrać sobie jeden typ zadań, gdzie robimy tylko przez godzinę i na przykład, nie wiem, odpisujemy na e-maile, ale tylko przez godzinę. Robimy jakieś sprawozdania tylko przez półtorej godziny. I wtedy można wysłać e-mail końcowy, tudzież zrobić sobie taki dokument, gdzie jest na przykład w Google szerowany. Zrobiłem to, proszę o komentarz i tak dalej, nie? Także ludzie to potem podchwytują, robią swoją rzecz, komentują, dodają, przerabiają, a ty możesz to na przykład podchwycić jutro. To według mnie jest praca synchroniczna, nie wymaga zespołu pracującego w danym momencie nad danym zadaniem. Jeżeli jest taki wymóg i wiem, że tak wiele firm pracuje, to wtedy też ustalić te godziny, że na przykład, nie wiem, po lunchu od 2 do 4 zwaniamy się i tam coś radzimy, mamy spotkanie z całym zespołem i wtedy wiadomo, że to jest czas pracowy. Jeżeli pojawi się dziecko w ekranie, to też nie róbmy z tego paniki.
każdy pracuje jak może. Wiadomo, że ja zawsze mówię family first. Jeżeli potrzebuję wyskoczyć, bo coś się stało, ktoś zachorował, coś, nie wiem, potrzebuje mojej pomocy, to wtedy przepraszam team i mówię, że okej, wrócimy do tego za chwilę. Mhm. Także rutyna, spróbowanie skreowania sobie swojego kącika do pracy, dogadanie się zarówno z zespołem, jak i z rodziną, kiedy dane czynności, dane zadania wykonujemy, próba przełączania kontekstów i jednak próba pracy asynchronicznej, plus na koniec rutyna wchodzenia w pracę, znaczy na początek, a na koniec rutyna wychodzenia z pracy. Tak podsumowałbym to jako apteczkę do pierwszych chwil z pracą domową. Pierwsza pomoc. Z pracą z domu. Czyli warto te, każde z tych aspektów rozważyć, przepuścić przez swoje własne ustalenia, zobaczyć, czy mam to wszystko poukładane, gdzie ewentualnie kuleję, nie domagam i to wszystko po prostu w tym momencie sobie poustalać. Jeszcze takie jedno pytanie na koniec mi się nasunęło, no bo często tutaj pojawia się taka opinia, że najlepsza produktywność pojawia się rano między godziną 9 a 11 i wtedy powinniśmy siąść, zrobić pracę, a później to już tylko się tam sprawdza maile, coś tam i tak dalej. Czyli największa produktywność po obudzeniu się, po jakimś tam śniadaniu, po ruchu porannym powiedzmy wtedy. I teraz moje pytanie, jak z twojego doświadczenia z tym pracach w zespołach wygląda właśnie produktywność, efektywność pracy ludzi? Czy każdy powinien sobie indywidualnie jednak dobrać swój własny czas, czy jednak faktycznie tak jest, że 9-11, a wtedy najwięcej się zrobi? Poruszyłeś bardzo, bardzo ważny temat, czyli zarządzanie energią swoją i zespołu. I tu rzeczywiście każdy może mieć inaczej. Ja jestem osobą porannym ptakiem, wolę wstać dużo wcześniej i zrobić sobie pewne rzeczy wcześniej. Wiem, że są osoby, które wolą, że tak powiem, spać dłużej i pewnie praca z domu im na to w jakiś sposób pozwala. Każdy musi dojść do tego indywidualnie i zrobić też na poziomie zespołu. No to nie może być tak, że na przykład umawiamy się na 9, a ty o 10 jeszcze się przeciągasz i mówisz, o już jest 10, bo ja lubię sobie pospać. Więc to jest na pewno, trzeba się podporządkować w jakiś sposób zadaniom zespołowym, natomiast praca indywidualna rzeczywiście trzeba do tego dojść indywidualnie. I ja bym proponował, jeżeli są osoby, które właśnie wolą taki w godzinach porannych być najbardziej efektywne, czy są z obserwacji najbardziej efektywne, to sobie na przykład to przesunąć. Jeżeli nie mają problemu z staniem wcześniej albo bardzo wcześnie, to wtedy jest najfajniejszy czas, bo wszyscy w domu śpią, robimy sobie właśnie, nie wiem, jakoś tam szybkie ćwiczenia, kawę i siadamy i robimy to, co na przykład wymaga kreatywności, tudzież czegoś, co nas angażuje intelektualnie. Ale w drugą stronę też trzeba pamiętać, że na przykład jeżeli pracujemy z zespołem zdalnym na innej strefie czasowej i mamy bardzo ważne spotkanie o 6, 7, czasami się tak zdarza, wieczorem, to trzeba sobie dzień tak zaprojektować, żeby mieć jeszcze energię na to ważne spotkanie. Na przykład jeżeli to jest interwiu, w dwie strony myślę, jeżeli jesteśmy menadżerami, to jest to ważne spotkanie. Jeżeli staramy się o pracę, to też jest ważne spotkanie. Albo każde inne, na przykład mamy prezentację, gdzieś tam coś referujemy. To dla introwertyków jest dość duży koszt energetyczny, w związku z tym dzień sobie tak próbujmy poukładać i bądźmy szczery ze sobą i z zespołem, żeby mieć jakieś takie shallow work, to się nazywa, nie? Tam sprawdzanie e-maili, odpowiadanie i tak dalej. Oczywiście, że to nie może być tak, że cały dzień nic nie robimy, bo mamy jedno spotkanie na koniec dnia, ale no nie będziemy mieć na przykład 3 interwiu na dzień i jeszcze ostatniego na przykład o 7 wieczorem, bo to już by było, no po prostu nie będziemy w 100% sobą i nie będziemy dowozić po prostu. Także zarządzanie energią jak najbardziej to jest też ważne, zwłaszcza, że tej energii jest mniej defaultowo, ponieważ chodzi córka, którą trzeba przytulić, żona woła na obiad i tak dalej. Trzeba za każdym razem wracać, wdzwaniać się do tego swojego kontekstu pracowego, co też kosztuje troszkę energii. Mhm. I dlatego właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej o tym zaplanowaniu sobie dobrze zaplanowaniu sobie dnia, podsumowaniu dnia i popatrzenia na to, co mnie czeka w dniu przyszłym,
Ile energii i kiedy będzie wymagało każde z tych zadań, żeby, no właśnie, na przykład jeżeli mam coś bardzo energicznego zrobić po południu, to jeżeli rano wykorzystam ten czas na bardzo energochłonne zadania, to właśnie po południu już będę zmęczony i nie będę aż tak efektywny, więc jakby to nie ma sensu. Więc ta gospodarka tą energią w czasie jest niezwykle istotna. Bardzo ci dziękuję za tą receptę i też za tą rozmowę o czasie. Podczas dzisiejszej rozmowy nie tylko poznaliśmy bardziej twoją sylwetkę, dowiedzieliśmy się o twojej przeszłości, o twoich projektach, o twoim zaangażowaniu, o twoim wielkim sercu do rodziny, do dawania czasu innym i do dzielenia się tym wszystkim, ale też poznaliśmy kilka takich cennych porad na temat tego właśnie, jak pracować w zespole, jak pracować solo, jak pracować z domu, czy choćby nawet jakiego typu problemu nas dotykają pomiędzy biurem a domem. Piotr, bardzo ci dziękuję za ten twój czas, za te wszystkie porady. I jeżeli masz ochotę teraz powiedzieć, dać nam znać, gdzie można znaleźć te twoje projekty, w jakich miejscach, jakie strony internetowe, jakie kontakty, to bardzo proszę. Jasne. Ja również dziękuję za rozmowę, za możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem i swoimi przemyśleniami. Dwie strony, które w tej chwili prowadzę, to jest tatonawyspach.co. To jest strona po polsku, gdzie również jest podcast podlinkowany, i strona po angielsku to jest coffeejourneys.blog. I tam w zasadzie jest wszystko. Kontakt ze mną i moje projekty. Pięknie dziękuję, Piotrze. Wszystkie linki do wspomnianych w tym odcinku projektów Piotra znajdziesz w opisie tego odcinka na stronie businesscafe.com/41. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi rozmowami w Biznes Cafe, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału na jednej z platform podcastowych, takich jak choćby Google Podcast, Spotify czy Apple Podcast. Jeśli wolisz te materiały jednak oglądać, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału Biznes Cafe na platformie YouTube. Aby otrzymywać ode mnie przypomnienia w formie e-maila, dołącz do naszej społeczności na stronie businesscafe.com. To wszystko na dziś. Do usłyszenia lub zobaczenia w następnym odcinku.